montownię charakterów, stylów i emocji. Zapraszam, Martyna Matuszak. Dzień dobry, w czwartym podcaście Montownia. Ja nazywam się Martyna Matuszak, jestem gospodynią tego programu, a moim gościem jest dzisiaj Aleks Mackiewicz. Aktor, redaktor, radiowiec, raper. Oj, powiem ci tak, dużo się o tobie dowiedziałam wczoraj, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy. O części rzeczy nie wiedziałam, naprawdę, więc tutaj pewnie nieraz będzie zaskoczenie z mojej strony dalej, jak im zaczniesz mi opowiadać, jak to wszystko wyglądało. Ale zacznijmy od początku. Wolisz prowadzić wywiady, czy ich udzielać? Chyba wolę prowadzić jednak. Tak, lepiej się czujesz wtedy pewniej? Tak, swobodniej, zdecydowanie swobodniej, bo to była zawsze moja jakaś zajawka, praca w radio i praca redaktora. Nie wiązałem z tym jakiejkolwiek przyszłości, że super zawodowo będę się w tym spełniał, ale chciałem to robić, jeżeli mogłem, to robiłem i tak samo robię to teraz w mieście w Łomiń, właśnie w radiu. Natomiast czuję się zdecydowanie swobodniej, zadając pytania, rozmawiając i dowiadując się czegoś ciekawego. No nie podlegasz wtedy ocenie. I tak. Chociaż tak. Poniekąd podlegasz jako prowadzący, ale już mniej się grzebie w twoim życiu na wtedy pewno. Słuchacz nie jest sfokusowany na mnie, tylko na gościu, z którym rozmawiam. Więc wolę jednak zadawać pytania, a udzielać wywiadów bardzo rzadko udzielam. Krępuje mnie to i jestem zestresowany i stremowany i w wyjątkowych tylko okolicznościach, tak jak dzisiaj z tobą, to Cieszę się, ale widać twoje skrępowanie, możesz się wyluzować. Dobrze, że materiał nie będzie widać montowany, tego. Idzie to na żywo, więc tutaj spokojnie. Pochodzisz ze Szczecina. Tak. Później wyprowadziłeś się do Irlandii. Tak, a to dziwne, bo wiesz co, na Wikipedii nie ma nic o mnie, dlatego że dopilnowałem tego, żeby jeszcze nie było, ale niestety a ślady musi w internecie być. Są. Natomiast tak, faktycznie. Ale nie wstydzisz się tego, że byłeś w Irlandii? Absolutnie. No bo tam robiłeś naprawdę zaskakujące rzeczy. Tam zacząłeś swoją przygodę z gastronomią, z pracą w gastronomii, w hotelarstwie. Tak. Prowadziłeś szkolenia w restauracji, która miała gwiazdki Michelin. No później dostałeś angaż w hotelu, współwłaścicielem jest Bono. Tak. To są naprawdę, kurczę, zaskakujące rzeczy. I wczoraj się tak zastanawiałam, co się stało później, gdzie był ten impuls, że poszedłeś w ogóle, no może nie aż tak inną branżę, no ale chociaż branża artystyczna bardzo się różni, na pewno. Ale też doszłam do tego, skąd w tobie jest dużo takiej pogody ducha i życzliwości i cierpliwości, wiesz, bo naprawdę masz jej dużo i wydaje mi się, że to praca z klientem tutaj dużo zrobiła. Praca z gościem. W gastronomii się mówi gość. Klient może być w sklepie, a tak w gastronomii zawsze jest gość i właśnie między innymi tego też nauczyli mnie moi szefowie z Irlandii, Irlandczycy, którzy stanęli na mojej drodze w pewnym momencie, bo jeżeli chodzi o pracę w gastronomii, to ja zacząłem pracować już w Szczecinie. Dorabiałem sobie w klubie studenckim Pinokio, tam był mój brat, był DJ-em, załatwił mi pierwszą fuchę, no i w zasadzie ja chciałem zawsze pracować artystycznie, natomiast ja wiedziałem, że mieszkam w Szczecinie, nie mieszkam w Warszawie, a ta droga, żeby zarabiać i żyć z tego, żeby być artystą, aktorem, jakkolwiek, no to ona jest długa i kręta i nie zawsze daje możliwości do życia codziennego, dlatego ja fokusowałem się na pracy w gastronomii, żeby zarabiać, a dodatkowo spełniać się na przykład w aktorstwie, iść w tym kierunku. No i tak, więc ze Szczecina pojechałem do Irlandii, oczywiście za pieniądzem i za doświadczeniami. I Irlandia bardzo mnie zmieniła, zresztą niedługo na dowód tego też będzie kolejny tatuaż na moim ciele, związany właśnie z Irlandią, koniczynki będą tak wplecione w mój rękaw, że tak powiem. Ja na jestem ręku. Przed zrobieniem pierwszego. Ach, to super, to ja tatuaże lubię, o tatuażach możemy rozmawiać i zresztą możemy razem nawet pojechać do studia. Więc Irlandia bardzo dużo zmieniła w mojej głowie, w moim nastawieniu też do ludzi. Ja byłem w Szczecinie z kręgu takiego ulicznego chłopaków, homofobem byłem trochę
zadziornym agresorem też, bo to tak, tak towarzystwo też wpływało. I, czy to oczywiście, było blokowisko? Mieszkałeś w bloku? Nie, w Szczecinie, w centrum miasta, to są stare kamienice, natomiast takie, takie dzielnice, powiedzmy Praszka i tak dalej. Więc oczywiście było bardzo dużo dobrego i pozytywnego też w tym okresie, natomiast wyjeżdżałem do Irlandii takim gościem, a wróciłem o 180 stopni zmienionym. I sytuacja wyglądała tak, że przyjechałem do Irlandii, ściągnął mnie mój kolega do pracy, powiedział: słuchaj, tutaj są tygodniówki, po tygodniu dostaniesz wypłatę, będziesz ustawiony, na razie pomieszkasz u mnie i tak dalej. Przyleciałem do Irlandii, wtedy jeszcze było gadu-gadu i na gadu-gadu się z nim zgadywałem. Przyleciałem do Irlandii, miałem ze sobą 420 euro w kieszeni, kolega się nie zjawił, nie odbierał telefonów, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Pojechałem do centrum miasta. Duże pieniądze wydałem na McDonalda, bo myślałem, że po prostu on kosztuje tyle samo, co w Polsce. Jednak to tak nie było. No i się załamałem i zacząłem szukać mieszkania i od razu pracy, żeby coś zrobić, bo mówię, no nie wrócę do domu z podkolonym ogonem i że zawaliłem od razu na wstępie. Zadziałała ambicja. Trochę tak, no. Wstyd taki wewnętrzny, że wiesz, że kurczę, no wrócę do domu i powiem co, no spojrzę mamie w oczy, bo nie udało się, a mama nie chciała, żebym jechał. Natomiast nigdy mnie nie blokowała przy moich decyzjach, więc tak to wyglądało, że pierwsza moja praca w Irlandii to była w gejbarze. Po 4 dniach dostałem pracę. Homofob w gejbarze, rozumiesz. I to było tak, to musiało że... cię zmienić. Ale mówię, nie, ja mówię, muszę pracować, wiesz. I okazało się, że to są tak wspaniali ludzie. Po prostu mam w nich przyjaciół do po dziś dzień. Zresztą to już dłuższa historia, to też można było o tym rozmawiać, ale dzięki mojemu szefowi, właśnie Roremu, Rory O'Neill, on jest światowej sławy znanym drag queen. Jest wspaniałym facetem, super gościem. No i dzięki niemu poznałem na przykład Liama Neesona, u którego miałem staż w teatrze Peacock Theater. Poznałem Colina Farrella, bo jego brat jest gejem, który przychodzi tam do baru, więc to wszystko jakoś tak się fajnie poukładało i on pokazał mi, że jest bezinteresownym, super szefem, fajnym facetem, zainwestował we mnie, wcale nie musiał tego zrobić, bo miał też Irlandczyków do dyspozycji, a tak zaufał mi w moje umiejętności i możliwości i w moją osobę, że dał mi prowadzić bar, być menadżerem i wysłał mnie szkolenie, za które no 4000 euro zapłacić. Oczywiście tam jakieś dofinansowanie też załatwiło, ale nie musiał tego robić. A on mi pomógł, co później otworzyło mi drogę do wielu innych rzeczy. On mnie poznał z Catherine Lynch, u której w sitcomie występowałem w Irlandii, więc i zawodowo gastronomicznie, i aktorsko on mi bardzo, bardzo pomógł. On i reszta ludzi, których tam poznałem. A ile tam czasu mieszkałeś? 5 lat. Pięć lat, tak. To było to wspaniały okres w moim życiu. A to co spowodowało, że postanowiłeś wrócić? To sprawy prywatne. Sprawy prywatne, których specjalnie nie lubię publicznie jeszcze poruszać, bo to ma związek z moją córeczką i no po prostu no... Życie, tak. Rozstałem się z mamą mojej córki, no i musiałem przyjechać się zajmować się malutką, bo byliśmy tam przez chwilę razem, natomiast ona przyjechała do Szczecina, pozostawiła córkę mojej mamie i ja musiałem wracać i po prostu zajmować się z jednej roli córką. Do drugiej, dosyć trudnej, na pewno. No dobrze, wróciłeś do Szczecina, później ze Szczecina do Wołomina. Do Wołomina, tak. Bo, właśnie w 2007 roku na wakacjach we Władku, tam prowadziłem z kolei klub, taki beach bar, Tropikalna Wyspa. No i w połowie wakacji przyjechała Magda Zych z Wołomina, która chciała być kelnerką, bo skończyły jej się wakacje i pieniądze na wakacjach z koleżanką, a chciała zostać jeszcze nad morzem. I przyszła do mnie do baru, czy mogłaby pracować. Oczywiście ja nie byłem na tyle decyzyjny, ale bardzo lobbowałem, bo była bardzo fajna. Lobbowałem tę decyzję u szefa, no i została do pracy i tam się poznaliśmy z Magdą. No i to był bardzo fajny czas. Zauroczyłem się niesamowicie w tej dziewczynie, natomiast no nic z tego nie wyniknęło, bo nasze drogi się rozeszły. Ja wróciłem do Szczecina, później pojechałem do Irlandii, Magda wróciła do Wołomina, oboje byliśmy w związkach,
Ale mieliśmy do siebie taką tak zwaną miętę. To bardzo taka romantyczna historia. No i w momencie, kiedy ja już byłem wolny całkowicie, oczywiście na gadu-gadu zaczęliśmy coś tam rozmawiać, pisać. Ona też zakończyła swój związek. Zaprosiłem Magdę do Irlandii, przyleciała, oczywiście też nie tak od razu, bo to jest porządna dziewczyna. Musiała najpierw... Tak, oczywiście, że tak. I na Skype'ie, i w ogóle takie randki na Skype'ie. Ja na przykład zamawiałem i będąc w Irlandii pizzę, tutaj pizza przyjeżdżała, jakieś tam kwiaty, czy coś. Siedzieliśmy na kamerce, zagadaliśmy, to było bardzo fajne. No i tak, w końcu też wróciłem, żeby zajmować się malutką. No i układać sobie życie tutaj, a nie sądziłem, że mój związek, który się właśnie zaczynał z Magdą, że będzie tak poważny, że to pójdzie w tym kierunku, że postanowię w ogóle przenieść się do Warszawy, wkrótce potem zrezygnować z gastronomii i starać się założyć rodzinę, związek właśnie. To, co się udało. Tak, to, co mi się udało. A od zawsze wiedziałeś, że będziesz tatą, stałym partnerem, no nie. Opiekunem psa. Nie, ja myślałem, że będę takim niebieskim ptakiem, co nie będę, wiesz, artystycznie latał po świecie i hulaj dusza. Dzieci zawsze lubię i wiedziałem, że chcę mieć dzieci, ale mówię to w swoim czasie, mówię jak po 40, czy jakoś tak. No a tak się poukładało, że mam teraz lat 38, córka 12 lat i synka prawie 2 lata, więc no i to jest super, super, że tak się to poukładało. No czasami miałam okazję cię obserwować w roli ojca, tutaj wobec Alexis. I muszę przyznać, że to jest wyjątkowa relacja, to nie jest taka relacja ojca z córką taka standardowa. No chyba nie jest typowa, nie jest, bo tak słyszałem już zewsząd, że tak to jest właśnie odbierane. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jak będę umierał i będzie córka przy mnie i powie, tata, spisałeś się, to wtedy będę wiedział, ale tak to nie mam pojęcia. Chcę, żeby ona była uśmiechnięta i jakoś chcę zrekompensować jej te wszystkie sytuacje, które nie były pozytywne właśnie przez to nasze rozstanie mojej i mamy mojej córci, bo ona musiała też szybko dojrzeć i starałem się jakoś zrekompensować w miarę możliwości i przyjaźnimy się, bo ona była przy mnie w ciężkich momentach, gdzie widziała, że ja psychicznie po prostu jestem podłamany i ja byłem cały czas przy niej i też starałem się być tatą i mamą i byłem w trójce klasowej i robiłem jakieś przebrania na zabawy w szkole i tak dalej. No to, czego zwykle tatusiowie raczej nie robią, ale to nas bardzo zbliżyło i tak oprócz tego, że ją kocham na życie, to się przyjaźnimy. Jest dojrzała. Jest bardzo dojrzała, tak. Jestem z niej bardzo dumny. Czyli jesteś ojcem takim, jakim sobie zakładałeś pewnie, że chciałbyś być. Chciałbym być jak najlepszym, ale mówię, to już chyba to słowo ma tyle znaczenia. Nie mi oceniać, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No teraz... Teraz się zaczyna ten wiek u córki, 12 lat właśnie za tydzień będzie kończyła, więc wiesz. Tylko, że są takie czasy, że jak ja słucham, jak ona rozmawia na przykład ze swoją przyjaciółką, a to było jeszcze rok temu, i przyjaciółka Lila mówi, ja już jestem po czwartym związku, mam dostać. Ten facet. I jak słucham, mówię, dziewczyno, halo, ty masz 11 lat, ja miałem 11 lat, to Boże, no takie czasy, no. Widziałam dzisiaj taki mem właśnie, ale teraz go nie przytoczę, bo nie chcę go spalić, ale idealnie obrazował to, jak my się zachowywaliśmy w wieku 13 lat, a jak dzisiaj się dzieci zachowują w wieku 13 lat. No jest różnica. Trochę mnie przeraża i trochę jestem ciekaw, jak to będzie. Dla mnie w wieku 15 lat wizja pocałunku była ale... No, ale w ogóle, dla mnie w wieku 15 lat to wychodzenie tego pocałunku to trwało jakieś tam kilka miesięcy, że ja chodziłem za tą dziewczyną, a czy mogę odprowadzić do domu po szkole, czy coś. Teraz to te wszystko jest w takim innym tempie, tak. No. Grasz w Gliniarzach, co już powiedziałeś wcześniej. No, tak. Masz ze sobą też współpracę przy filmie Polityka, przy filmie Proceder. Znaczy, to są różne role, tak? Tak. Różny poziom zaangażowania na pewno. Polityka to... No, powiedz. Nie, to był przypadek i to był tam mały epizod, bo zostałem poproszony, żeby uratować, bo tam ktoś się, jak to mówi się w środowisku filmowym, ktoś się wykrzaczył, coś się stało, że nie było danej osoby do epizodu tam ochroniarza pana prezesa, no i
Ja po prostu przeleciałem załatać dziurę, ale wolę mówić bardziej w filmie Proceder albo... Domyślam się dlaczego. No. Tak, no produkcja Procederu to też ważna dla ciebie produkcja osobiście. No tak, tak, tak. To był pierwszy tak poważny projekt, w którym brałem udział z dwóch stron kamery i w zasadzie w mniejszym stopniu z przodu kamery, czyli przed kamerą, a w większym stopniu, sama zresztą wiesz, bo w Łominie się przygotowaliśmy z Piotrem Witkowskim tutaj w Miejskim Domu Kultury. Jeszcze raz dziękuję za to. Przygotowaliśmy się z Piotkiem właśnie do jego roli Tomasza Hady. No i przy tym filmie miałem duży wpływ na formę scenariusza. Teksty, które tam są użyte, cieszę się, że moja koncepcja spodobała się producentowi i reżyserowi. Michał Węgrzyn, reżyser, zaufał mi bardzo, bo wie, że znam ten klimat dobrze hip-hopowy tego świata i wiedział, że jeżeli jakąś mam uwagę, to chcę dla dobra całego projektu to zrobić. No i jakoś tak się poukładało, że i uczyłem Piotrka rapować i ustawiałem sceny, jak to ma wyglądać, więc dużo, dużo, dużo mojej pracy jako drugiego reżysera, asystenta Michała jest przy tym filmie. A ilu widzów obejrzało Proceder? Masz takie statystyki? To znaczy, jeżeli chodzi o dystrybucję kinową, to było jakoś 800 tysięcy, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo Michała Węgrzyna ludzie nie kojarzyli tego nazwiska, Piotra Witkowskiego też nie. Oczywiście tam Jan Frycz, Małgorzata Kożuchowska, tak, nazwiska wspaniałych aktorów są, natomiast te główne, no nie były takim magnesem jak teraz na przykład robi się filmy i angażuje się całą plejadę gwiazd, bo wiadomo, że oni po prostu przyciągną widza. Więc wynik 800 tysięcy. My mieliśmy taki swój sukces, jak dowiedzieliśmy się, że jest 500 tysięcy. To jest wow, no to jest super. To jest naprawdę super. Bo tym bardziej, że ten film nie był ten film nie był dofinansowany z PISF-u, czyli Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, tak. I jeżeli takie filmy są finansowane, to dla producenta, reżysera to nie jest ważne. Oczywiście każdy chce, żeby jak najwięcej widzów przyszło, ale tam przychodzą na takie filmy na przykład 100 tysięcy, 200 tysięcy widzów. Oczywiście Vega też robi za swoje pieniądze, no i on ma publikę 2 miliony, no ale to już jest zupełnie inny temat. Natomiast dystrybucja kinowa to około 800 tysięcy, no ale teraz wiadomo, jest jeszcze dostępne na Netflixie i cały czas to rośnie. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz ile, ale milion na pewno przekroczyło. A jak skomentujesz kontrowersyjną scenę ostatnią filmu, wokół której rozpętała się burza? Widzisz, bo mało ludzi wie i ma świadomość tego, że podczas kręcenia tego filmu codziennie towarzyszyła nam mama Tomasza Hady. Ona była cały czas przy wszystkich scenach i ja nie jestem pewien, czy ona zobaczyła ten film, bo to dla niej było ogromne przeżycie. W momencie, gdy widziała, jak są kręcone sceny i co tam się dzieje, ona przeczytała scenariusz, musiała to przetrawić i zaakceptować też oczywiście. Na koniec brała udział przy całej produkcji filmowej, była przy scenach, widziała, jak ten Tomek tam w ciele Piotrka Witkowskiego żyje, jak się zachowuje, jak robi złe rzeczy, dobre rzeczy, no i jak kończy. I, to ona, musiało być trudne. Bardzo trudne. I trzeba pamiętać też o tym, że to jest film, to nie jest dokument. I niektóre rzeczy są niedopowiedziane po to, żeby widz sam sobie zdecydował, jak faktycznie mogło być. Czy mogło być tak? Bo do końca tej historii nie znamy, bo papierów z policji też nie dostaliśmy. Film jest tylko inspirowany historią. Jest to zaznaczone. Ciele, jest to zaznaczone. Inspiracja właśnie historią. To nie jest film dokumentalny. To nie może być jeden do jednego. I to też ma być kino. Tam wiele kontrowersji wielu ludzi zgłaszało przy różnych scenach. A to chyba dobrze. Ale to właśnie dobrze. To niech się mówi o tym. Niech każdy przedstawia swój punkt widzenia. No. I niech się dyskutuje o sztuce, właśnie o to chodzi. A na jaką rolę czekasz? Na czyj telefon? Nie, no to ciężko powiedzieć, bo
Bo bardzo często grasz czarne charaktery. No przede wszystkim, jakoś tak podobno mi z gęby źle patrzy, że wyglądam na jakiegoś takiego... To ta przeszłość podwórkowa, wiesz? No ja nie wiem, no kurczę. Wiesz co, właśnie wyzwaniem jest zagranie jakiejś takiej roli, która odbiega od tego, co robię na co dzień, jeżeli zawodowo, aktorsko, jeżeli gram tutaj twardziela, tutaj gram jakiegoś zbója, policjanta i tak dalej. No, fajnie było zagrać totalny kontrast, ale od kogo czekam na telefon? Nie wiem, bo to się okaże, jeżeli ty mi powiesz, Martyna, że robisz ty film i to wcale nie musi być film kinowy czy coś, tylko robisz i jest coś fajnego, ciekawego, no to róbmy to, wiesz, to... No tak, tutaj dałeś się poznać już od tej strony, że patriotyzm lokalny jest dla ciebie bardzo istotny. Bardzo, bardzo. Naprawdę, i w Szczecinie, jest... i w Wołominie, jak jestem, to staram się zawsze promować. I to jest ekstra, bo to nie jest częste zjawisko, to mogę ci śmiało powiedzieć, bo współpracuję z wieloma artystami, z wieloma jakimiś osobami. A to często smutne. Takie też, które pochodzą na przykład stąd i podejście jest bardzo różne i ciężko. Ciężko o taką otwartość, jaką można spotkać u ciebie. Ale to trzeba przecież. Ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. No ale ty też to robisz. No właśnie. I to jest fajne. Nasz kolega realizator, który siedzi obok, też to robi. No właśnie. Ja się zastanawiam, jak można uciekać od czegoś takiego, od czy swoich korzeni, tak jak ja mówię, o Szczecinie, czy miejsca, w którym jestem teraz, no żeby robić jak najlepiej dla tego miejsca. Żeby się dobrze w nim czuć. No, to wydaje się łatwe, ale jednak chyba dla wielu nie jest. No, tak po prostu jest. Za co lubisz najbardziej serial Kojak? Powiedz mi. To jest serial, który... To jest moje dzieciństwo. Telly Savalas... W ogóle Telly Savalas był świetnym aktorem i... ja dobrze kojarzę ten serial z tego względu, że mi się kojarzy z moim dzieciństwem właśnie i z moim tatą, który był też zakochany poniekąd w Tellym Savalasie. I to było tak, wtedy był czas takich seriali, jeszcze był taki serial właśnie też Crime Story. Mi to się bardzo podobało i Telly Savalas wymyślił sobie taką stylówę. Bardzo oryginalną. Bardzo oryginalną. Łysy koleś z kapelusikiem, z lizakiem. On był, jego się bali, jak on nie podnosił głosu. On czołówka po prostu kapitalna. Rewelacja, Kojaka, no nie sposób chyba nie lubić, nie wiem. No. To długa lista wymieniania tego, co się w nim lubi, naprawdę. A współczesny najlepszy serial, twoim zdaniem? Ostatnich 5 lat na przykład? No tego jest teraz tyle. Tego jest tyle, że to... Ale pewnie wszystkiego nie oglądasz. No nie ma szans. Na przykład... Nie jestem fanem Gry o Tron, bo obejrzałem pierwszy odcinek i jakoś po prostu nie przekonał do siebie, ale miliony fanów ma na świecie i to takich totalnych, więc... Po 5 odcinkach dopiero. Wiem, że to może być naprawdę świetny serial. Ja jakoś wciąga, chociaż ostatni sezon rozczarowujący. Wiesz co, może jeszcze przysiądę do tego serialu. Nie wiadomo, no zobaczymy, jak to będzie też z czasem, no bo to trzeba mieć czas, a jak serial wciąga, to najlepiej oddechy do dechy od razu go oglądać. Breaking Bad to chyba z ostatniego czasu taki najlepszy serial, który widziałem. True Detective, pierwszy sezon. Fargo lubisz? O, Fargo. Świetny serial. Świetny serial, tak. Ale serial, bo nie film. Serial, film to serial. Tak, ale Fargo tak. No, Bill Bob Thornton, no rewelacja. No. Często w twoich wywiadach można zobaczyć, że miałeś wyjątkową relację ze swoją mamą. I to też nie zdarza się często, żeby tak otwarcie się do tego przyznawać, bo jednak mężczyzna walczy ze stereotypami synka. Nie, ja byłem mami synkiem. Totalnym. Ja i mój brat zresztą, bo mój tata pływał. W zasadzie całe życie tata pływał. Do późnej starości. On bardzo krótko był na emeryturze jeszcze przed śmiercią, więc my zawsze byliśmy z mamą. I tata wracał z rejsu. Kiedyś te rejsy też wyglądały inaczej. Tata pływał w PŻM-ie, czyli Polska Żegluga Morska. I tam rejsy wyglądały tak, że minimalnie 9 miesięcy, one potrafiły być nawet dłuższe. Raz to w rejsie był prawie 2 lata. I schodził na ląd na 3 miesiące i dalej w rejs. Więc... ta więź z tatą no niestety nie byłaby taka, jakiej bym chciał. Też w późniejszych latach jakoś nie mogliśmy też znaleźć wspólnego języka,
No, nie żebyśmy się kłócili, tylko relacji, po prostu. Właśnie, tak. A mama, co by powiedziała, to zawsze tak. Chociaż też potrafiłem się sprzeczać z mamą i wkurzało mi jej marudzenie, ale to była zawsze moja matula i nigdy nie powiedziałem na mamę stara i mnie to denerwuje, jak ktoś mówi na rodziców, tak. O mojej starze czy coś. Albo na swoją kobietę. To jest w ogóle brak szacunku i mama jest dla mnie, mimo że już nie żyje, to po prostu ona, dzieci, to najważniejsze osoby w moim życiu. Mamę też mam wytatuowaną właśnie na ręku, w postaci róży. W postaci róży. A mama miała na imię? Barbara. Tak. No, proszę. Naprawdę się przygotowałam. No jestem w szoku. Kurczę, Martyna. To teraz lżejszy temat. Lubisz ścianki? Lubisz ten celebrycki świat? Nie, ojejku. Ojejku, jak no. Ja nie lubię. Ja bardzo rzadko jestem. Jak muszę już, to jestem. Jak są jakieś ramówki, czy to w Polsacie, jeżeli jest ścianka związana z produkcją, w której brałem udział, to muszę, czy jestem poproszony przez producenta, żeby przyjść na jakąś imprezę, no bo to trzeba czasem przyjść odhaczyć. Jeżeli muszę, no to jestem, ale... Jak możesz, to unikasz. Jak mogę, to unikam. Zresztą, jak mam chwilę wolnego czasu, to wolę pobyć w domu, niż latać po bankietach, sztucznie się do siebie uśmiechać, klepać po plecach i udawać, że wszystko fajnie, a tak naprawdę szukać fleszy i czy będę na pudelko, czy nie. To jest... Nie... Na tym się nie skupiam. To nie jest dla mnie ważne po prostu. A myślisz, że teraz w dobie pandemii trochę się to zmieniło? Potrzeby i te kryteria też? No na pewno, dużo rzeczy się pozmieniało przez pandemię i uczymy się na szybko żyć w tych nowych realiach. I tak samo, jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe, celebryckie. Natomiast ja nie chciałbym być celebrytą, nazywany celebrytą i chciałbym być Aleksem. Czy to aktorem, czy redaktorem, ale nie celebrytą. Ale widzę, że moi koledzy, koleżanki, niektórzy to potrafią się odnaleźć nawet w dobie totalnego lockdownu i robią sobie totalny fame na Instagramach. Domową ściankę. Różne M2. Rzeczy wymyślają tak, żeby po prostu cały czas się o nich coś mówiło. Więc tak. Masz za sobą ciężkie doświadczenie, jaką jest choroba. Nie chcę aż tak tutaj rozwlekać tego tematu, bo to było, minęło. Całe szczęście możemy powiedzieć, że minęło. Minęło, prawda? Niby tak. To znaczy, kontrole są potrzebne i trzeba dbać o swoje zdrowie. Miałem na tyle szczęście, że w odpowiednim momencie szybko zostało zdiagnozowane to, co mi się działo nowotworowego i są jakieś tam nawroty i po prostu trzeba z tym walczyć i to naświetlać i tak dalej, ale jest dobrze, żeby... A bardzo zmieniłeś styl życia od tego czasu? No popalam papierosy niestety, no tak to jest, ale szczególnie na planie, bo tak, w domu siedzę, to nie palę papierosów, no nie mam ochoty, ale na przykład jak spotykam się z kimś na drinka, to lubię zapalić papierosa, a jak jestem w pracy, to też, a dużo jestem ostatnio w pracy, więc dużo palę. Nie powinienem palić, w ogóle palenie jest złe, ale to jest tak forma spotkania towarzyskiego, pracujemy, jest przerwa między scenami, dobra, to idziemy na papierosa, chociaż sobie tam coś przegadać, żeby... zapchaj czas jakiś wspólny, bo ludzie palą na planie, więc idę z nimi postać troszeczkę. Czy zmieniłem? Na pewno ja zmieniłem swój styl i tryb życia w momencie, kiedy urodziła się moja córka, bo wcześniej lubiłem imprezy. Chyba kto nie lubi. No. Są tacy, którzy nie tak lubią. Tak mi się, tak? No nie wiem. No, tak. Nie spotkałeś tego. Ja jestem osobą, wydaje mi się, taką towarzyską i zawsze lubiłem właśnie towarzystwo i jak coś się dzieje i wesoło i fajnie. I lubię imprezy. Natomiast córka się urodziła, później sam musiałem się nią zajmować i też nie myślałem nawet o tym i to zmieniło mój tryb i styl życia. A zdrowie, no swoją drogą później jeszcze, tak? Musiałem trochę zmienić. A jest coś, czego się boisz teraz tak bardzo? Samotności chyba. To, no i oczywiście zdrowie. No zdrowie to jest najważniejsze. To tak, ale to samotności. Nie,
nie chciałbym stracić moich bliskich, nie chciałbym być sam po prostu bez nich. No. I to jest, tylko to mnie chyba tak bardzo przeraża. A jakiego świata życzyłbyś swoim dzieciom? Szczególnie teraz, kiedy ten świat bardzo się zmienia na wielu płaszczyznach. A to ciekawe pytanie, wiesz, bo ja bym życzył moim dzieciom mądrości, takiej, której ja nie mam, żeby w podejmowaniu decyzji, bo ja też wiecznie przy nich nie będę, i żeby robiły tak wszystko, żeby niczego nie żałowały i żeby nie dały się jakoś wciągnąć w złe takie współczesnego świata, w złe takie, brakuje mi słowa, nie wiem jak to nazwać, że zakamarki, no po prostu, żeby starały się same odróżniać tego, odróżniać to, co jest dobre, a co złe, bo czasami na pierwszy rzut oka coś wygląda na coś pozytywnego, dobrego, a wcale tak nie jest. I właśnie tego życzę im mądrości. Nie wiem, czy się da tak przeżyć życie, żeby niczego nie żałować, ale no nie, ważne, nie, żeby nie. Umiejętnie. Wiesz, trzeba się w życiu sparzyć właśnie, tak, bo to też buduje nasz charakter. Tylko nie takie, które miałoby wpływ na ich rozwój właśnie, czy na zdrowie i to, co się będzie działo z nim w przyszłości. A ekologia jest dla ciebie ważna? Temat ekologii? Wiesz co, nigdy nie była, taka prawda. Ja, wydaje mi się, jak większość naszego społeczeństwa niestety przez dłuższy czas, no okej, śmieci, woda, no dobra. I dopiero w pewnym momencie ten temat stał się głośny. Chcąc, nie chcąc, zacząłem na to zwracać uwagę. W Szczecinie na przykład nie segregowałem śmieci. Dopiero jak byłem w Irlandii, tam to był obowiązek. Mówię, no jak, dlaczego? I tam zacząłem uczyć się na ten temat. Mówię, chcąc, nie chcąc, bo pewnie gdyby nie było takiego przekazu, to bym na przykład śmieci nie segregował. Ale że tak trzeba było, no mówię, no okej, dobra. I ta naleciałość mi jakoś została. Przyjechałem tutaj. Tutaj jeszcze nie było tego obowiązkowego, a ja już sobie to tam układałem, no bo jednak Matka Ziemia, my musimy zadbać o nią, żeby ona dbała o nas, bo no co się dzieje teraz, przecież z klimatem co się dzieje, no to przecież my jesteśmy sobie winni. To nasza wina jest, że tak się dzieje, jak się dzieje na świecie, więc to jest bardzo ważny temat i... Bo angażowałeś się w lokalną kampanię, tak? Tak, ale to mówię, to już teraz, bo kiedyś... Teraz, kiedyś to... No mówię, no nie zwracam na to uwagi i wydaje mi się, jak większość naszego społeczeństwa i całe szczęście ta wiedza i świadomość ludzi jest coraz większa i bardzo dobrze. Tylko czasu coraz mniej, no właśnie. No więc ekologia, zwierzęta, to jestem... Jestem w temacie, jestem za, natomiast nie wiem, czy też jestem tak bardzo doświadczony w tym, bo to cały czas człowiek się uczy i nabywa jakiś doświadczeń związane. No to wyjście ze strefy swojego komfortu chyba jest najtrudniejsze, jakby tak. Zmiany przyzwyczajeń. Tak, ale do wszystkiego człowiek się może przyzwyczaić. Nawet przykład teraz pandemii, no do maseczek, do wszystkiego, no można się przyzwyczaić, po prostu do wstawania rano można się przyzwyczaić. To wchodzi w nawyk, tylko trzeba popracować chwilę na sobą. Nie? A w dobie pandemii czego ci najbardziej brakuje? To znaczy, ja powiem może w drugą stronę, bo znaczy brakuje mi brakuje wyjścia do teatru, brakuje wyjścia do kina. Oczywiście, no to jest takie zboczenie zawodowe i można zobaczyć sobie film, poczekać na DVD czy w telewizji, ale jednak to nie to cała samo. Ta ceremonia, czy wyjście do teatru, ubrać się, to przeżyć, poczuć te deski teatru, to jest zupełnie co innego. To tego mi brakuje. Koncertów mi brakuje, bo też lubię muzykę i WWL Jam mi brakuje. No, tego wszystkiego to oczywiście, że brakuje. Natomiast w momencie, gdy rozpoczęła się pandemia, ja przyjechałem ze Szczecina, to był marzec, 7 marca były chrzciny u mojego brata. 12 rozpoczęło się zamknięcie w Polsce i mówię, kurde, no to jak to teraz będzie? To był tak super czas. Czas, który mogłem w końcu nadrobić właśnie z rodziną, bo z racji mojej pracy, no to nie było na nic czasu. Więc posiedziałem sobie z dziećmi,
pomajsterkowałem wokoło domu. Oczywiście jestem lewy totalnie z tego i mam dwie lewe ręce, więc jak miałem położyć kostkę burkową i szefunio by to zrobił w ciągu jednego dnia, to ja to robiłem tydzień i ona i tak jest pofalowana jak fale Dunaju, ale jestem dumny, że takie rzeczy zrobiłem. Tak, tak. No, paradoksalnie ten czas był bardzo fajny i dużo mi dał i nie brakowało mi tych telefonów, bo nagle one zamilkły. Nie brakowało mi tego pośpiechu, tylko na całe szczęście mogłem sobie pozwolić na to, żeby jakoś przeżyć tę pandemię, ale wiem, że wiele osób... Nie ma takiej możliwości i to tracą pracę, nie mają pieniędzy, życie się rozwala momentalnie. Samotni, tak. Mhm. No, to jest tragedia. No ja pierwszy lockdown zniosłam bardzo dobrze, a drugiego trochę się obawiam, to przyznaję szczerze, że tak ten czas może jesieni, zimy, tej melancholii tak wpływa. Ja myślę, że to jest w ogóle nieuniknione chyba, że to jednak będzie. No, patrząc na ten na przyrost zachorowań. Natomiast mam nadzieję, że rządzący wymyślą coś, bo są od tego, żeby wymyśleć tak, żeby był wilk syty, owca cała, żeby przyblokować w miarę ludzi, ale żeby oni jakoś godnie żyli i znaleźć jakieś takie rozwiązania, które po prostu chociaż troszeczkę dadzą satysfakcji ludziom, którzy tracą wszystko nagle. Zwłaszcza, że statystyki pokazywały, że ludzie się nie zarażali w teatrach i w kinach. Mhm. Jakby to było niemożliwe. Parę razy byłam w kinie przy obostrzeniach 25% sali i to było niemożliwe, że my się tylko siedzisz w takiej szachownicy daleko od siebie, w maseczce tak, jeszcze i tak dalej. Ledwo widziałam osobę, która siedziała obok mnie, więc nie wiem, z czego to wynika, ale zawsze ta kultura jest dociskana w kolejności. Pierwsza dostaje w ciry. No właśnie, to jest słabe strasznie, no nie wiem, no. Ja też nawet nie staram się wejść w głowy naszych rządzących, dlatego że ja w ogóle staram się unikać tematu polityki, ale nie rozumiem ich po prostu. Nie rozumiem. Będziemy powoli kończyć, Aleks, ale jeszcze zadam ci pytanie. Jakbyś nie był aktorem, redaktorem, prowadzącym koncertów albo, nie wiem, współorganizatorem koncertów hip-hopowych i wieloma innymi, gdybyś nie był, to kim byś został? Czy to, nie wiem, chciałbyś grać w koszykówkę zawodową? No, chciałbym, tylko że ja mam 1,05 m. No, mam 1,05 m, to jak ja mógłbym grać w kosza, wiesz, to było moje marzenie, oczywiście, że tak. Ja fascynuję się, zawsze fascynowałem NBA, natomiast chcieć, a móc, wiesz, no, ja podejrzewam, że w ogóle jak byłem młodszy, to chciałem być księdzem ginekologiem, nie wiedziałem, że tego nie można połączyć, bo mówię, bo ginekolog to lekarz, który jest fachowcem, który ma do czynienia z kobietami, więc Boże, fajnie i zarabia duże pieniądze. Ale jakie to aktualne dzisiaj, ale ksiądz, wiesz, brałem udział w mini liście przebojów, kiedyś było w telewizji taka mini lista przebojów, no i tam był właśnie wywiad ze mną. No co byś chciał robić w życiu? Mówiłem, chciałbym być księdzem ginekologiem. I stałem taki mały w skórze, w łańcuchach obwieszony z kolczykiem, bo przedstawiałem wtedy utwór z Fancy Music Factory. Everybody dance. Tańczyłem rapa i tak dalej. No i później się dowiedziałem po tym programie od mojej mamy, że nie można tego połączyć ginekolog i ksiądz. Więc, no ale mówię, no pewnie w gastronomii bym siedział, bo znam się na tym, bo... No mam doświadczenie po prostu, nie? No tak, mini lista przebojów. Pamiętam, jak o tym opowiadałeś, jak tutaj robiliśmy też taką akcję. To było super. No właśnie, nadzieję, no kurczę, ja bym tak chciał, żeby to wróciło w ogóle, żeby wróciły zajęcia z dzieciakami też, bo fajnie właśnie, żeby dzieci, które... Jest dużo zdolnych dzieci w Wołominie. Mhm. Wszędzie są, ale właśnie nie mają możliwości gdzieś pójść się wykazać i poczuć, czy chcą to robić, czy nie chcą robić, w którym kierunku mogą się realizować. Więc chciałbym bardzo, żeby to wszystko wróciło i żeby wróci. Żeby działało. No, na pewno wróci. No, jak najszybciej, żeby to wróciło po prostu. No.
Dzięki, Aleks. Chciałbyś coś dodać od siebie na koniec? Chciałbym powiedzieć, że drodzy słuchacze, słuchacie tego podcastu, ale nie macie pojęcia, jak pięknie Martyna wygląda. Normalnie kwitnące. Ja nie wiem, no służy jak na nią kwitnące? Dobrze. Jestem cała na czarno. No ale pięknie wyglądasz. No i była to dla mnie przyjemność tutaj przyjść. W ogóle jestem zaskoczony. Myślałem, że inaczej będziemy rozmawiali. Aha. O czym innym. O czym? No nie, jakoś tak, a tutaj no, zaskoczyłaś mnie pytaniami i o mamę, i o dzieci, i tak dalej. Nie, tylko że ja nie wiedziałem, skąd ty po prostu informacje na mój temat jakiekolwiek zdobędziesz, bo mówię, no, Wikipedia ma być uzupełniona na mój temat, czego ja nie chcę. Film web też pasowałoby uzupełnić. No film web też, no też właśnie producent mówi, ty weź tam daj jakieś zdjęcie, jakieś no. Weź, piszą, żeby tutaj podać jakieś informacje, ja mówię, no dobra, no ale... Czekam, aż będę nominowany do Oscara, to może wtedy, bo śmiał się Michał Węgrzyn, bo teraz są takie kryteria filmów, które mogą być nominowane do Oscara. Słyszałaś o tym, tak? Że trzeba spełniać jakieś tam 3 punkty, na przykład, żeby był ktoś z mniejszości. Tak. No i że czasem na planie jest bardzo swobodna taka atmosfera, to Michał powiedział, no to będziemy na bank nominowani do Oscara, bo mamy jednego aktora, nie będę mówił z nazwiska, powiedział, mamy geja i mamy cygana, czyli ciebie, Mackiewicz, no to dobra. A grałeś cygana w Peaky Blinders, tak? Tak. I to będzie, bo już się wystraszyłem, to też była niezła przygoda, pojechać do Birminghamu i tam wziąć udział w takiej produkcji. Już myślałem, że mnie wycięli. Mówię, kurde, no szkoda, no. Mówię, no tak, no mój epizod nic nie znaczył, ja tam miałem trzy kwestie, dwa zdania w zasadzie do powiedzenia, tak na dobrą sprawę. 2 kwestie, 3 zdania, przepraszam. I mówię, no to pewnie wycięli. No, ale właśnie kolega, którego poznałem w Irlandii, on się tam zajmuje, dlatego mi dał cynk do wysłania self-tape castingu takiego. Ale tym razem nie zrobiłeś tego dla pieniędzy. No nie, bo to co tam zarobiłem, to kosztowało mnie na przelot i zatrzymanie w hotelu, no bo ja nie robię rzeczy dla pieniędzy, to tak też jest, wiesz. No, ale natomiast to była świetna przygoda i udział w takim serialu. O, Peaky Blinders, jeden z fajnych seriali, o których, tak, i będę i kto wie, może jeszcze uda mi się dostać do fabuły, bo będzie kręcony film fabularny. Super. Peaky Blinders. Super. Tak. Tego ci życzę w takim razie. Zdrowia. Zdrowia. I częściej, żebyśmy się widzieli. No, teraz to pewnie trudne, ale... No, ale tak, pewnie dużo jeszcze nas czeka współpracy, tak myślę. Mam nadzieję. Liczę na to. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki. Dziękuję. Pa, pa.